Dziś chcemy rozmawiać o sprawach najważniejszych, o życiu i śmierci. Będzie o eutanazji, o dylematach, przed jakimi stają lekarze, gdy muszą zadecydować o zaprzestaniu terapii, a także o tym, czy potrzebne im sumienie. A w drugiej części programu na pytanie o to, czy Polska jest bezpieczna, odpowie nam minister Antoni Macierewicz. Ale najpierw, uwaga, niespodzianka, warto rozmawiać gość specjalny. Wczoraj wieczorem nasz reporter Rafał Dudkiewicz przeprowadził rozmowę z twórcą Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem. Zapytał go, skąd się w Polsce bierze takie nasilenie profanacji, bluźnierstw, a nawet napaści z nożem na kapłanów. Dlaczego? Nienawidzi Matki Najświętszej. I nienawidzi tych, którzy kochają Matkę Najświętszą. To jest jedno. Poza tym to jest przez media, przez parlamenty. Skąd to wychodzi? No, zatrute umysły, zatrute serca i uderzenie. Diabeł tak działa. I ta rewolucja kulturowa, która idzie, to przecież jest, po owocach poznacie, to jest diabelskie. To jest diabelskie, tu nie trzeba się bać, że będziemy nienowocześni. Całą rzeczywistość trzeba przyjmować. Nie tylko co dotykamy, ale to, z czego nie dotykamy zmysłami. Kardynał Hlond, jak umiera, w każdym razie. I powiedział, zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Zwyciężymy przez różaniec. 30 lat potem, o tej godzinie, 22 października rozpoczyna pontyfikat Jan Paweł II, ale przedtem Wyszyński kontynuuje drogę kardynała Hlonda i mówi, wszystko postawiłem na Maryję i Maryja. Zapytaliśmy też ojca Tadeusza o to, jak poradzić sobie z grzechami w samym Kościele, bo to właśnie nadużycia seksualne stały się głównym ostrzem oskarżeń wobec kapłanów. Sprawy trzeba nazywać po imieniu i jeżeli takie sytuacje gdzieś by były, trzeba absolutnie z korzeniami wyrywać. To nie ulega wątpliwości i nie wolno tego usprawiedliwiać. Tylko że to jest takie znowu znalezienie maczugi, bicie w kościół. Proszę popatrzeć, jak mieli taką maczugę antysemityzm. Czy wszyscy Polacy są antysemitami? A tak o nas mówili. I cały czas maczuga. I wtedy uderzany kryje się. Każdy boi się bólu, prawda? To jest taki normalny może być. Ale też była taka maczuga nacjonalizm, faszyści. A teraz maczuga, tak, księża. O co chodzi? Chodzi o zniszczenie Kościoła. Że wszyscy księża to pedofile. To jest walka z Kościołem w Polsce. Walka z duchowieństwem. Ale proszę patrzeć, kto walczył z duchowieństwem? W ostatnim wieku kto? Socjalizm nazistowski, socjalizm marksistowski. I Hitler, i Stalin, i Lenin. Tam na wschodzie przynajmniej 200 000, ponad 200 000 duchownych prawosławnych, tylko ja nie mówię o katolickich, zostało zamordowanych. Co oni im zrobili złego? A co robił Hitler? Popatrzmy na Polskę. Ilu księży zginęło? W takiej diecezji pelpińskiej, jeżeli dobrze pamiętam, to przynajmniej 1/3 księży została zamordowana. Prawda? A proszę patrzeć, a co później komunizm? To samo robił. To samo robił. Popatrzmy chociażby tylko tak dla przykładu, ilu księży zostało zamordowanych. Ilu księży było w tych kazamatach różnych ubeckich. A ilu księżom odebrali dobre imię, to do dzisiaj się dzieje. Dobre imię. Dlatego, że coś dobrego robią. Kościół to są ludzie, a ludzie są grzeszni. A Pan Jezus co powiedział? Powiedział Pan Jezus, lekarza potrzebują chorzy. Przychodzi, żeby nas leczyć. I Jego trzeba przyjąć. Jeżeli jest zło, powiedzieć. Na koniec zapytaliśmy, czy jesteśmy bezbronni wobec potężnych antychrześcijańskich sił, ale też gdzie szukać nadziei wobec kryzysu w samym Kościele. Ja jestem optymistą i widzę bardzo dużo dobra. Bardzo dużo dobra w Polsce, ale i widzę w świecie. Na przykład ten kryzys Kościoła mówi, Benedykt XVI mówi też o tym kryzysie Kościoła. Jan Paweł II, ale Jan Paweł II i Benedykt XVI widzieli wiosnę Kościoła. Jak ja patrzę, nawet jeżeli te góry w Kościele, tak powiem, gdzieś, a myślę nie o Polsce, tam gdzie jest ten kryzys, gdzie idą w stronę jakiegoś protestantyzmu, jakichś zachwiań, coś, nieprawdopodobne rzeczy. Tam ta góra, to ja widzę na dole, widzę ludzi się modlą. Spotykam ludzi młodych, którzy pociągają innych. Na zesłanie Ducha Świętego w Salzburgu zgromadziło się na 3 dni przynajmniej 10 000 młodzieży. Kto o tym mówił? Jak było 100 odmieńców gdzieś, to by wszystkie media gadały o tym. Tak, bo taka jest poprawność polityczna, bo ta rewolucja idzie również przez media. Zagarnęli media, również w Polsce. Idzie wiosna, spokojnie. Słuchajmy Ducha Świętego, dobrych natchnień Kościoła, nauki Kościoła i dziękuję Panu Bogu, bo w Polsce jeszcze jest bardzo dobrze. W Polsce jest bardzo dobrze, a może być jeszcze lepiej. Także nie ma. Widzę bardzo dużo dobra. Ale co mnie cieszy bardzo, że młodzi ludzie, jak ja widzę młode małżeństwa, patrzę, jak ten tatuś trzyma dziecko. Mama. To jest, przedtem to były właśnie w komunizmie, to przeważnie kobiety dbały o rodzinę. Ojcowie różnie to było. Pijaństwo, zachowywali się. A teraz coraz bardziej widzę młode małżeństwa, idą razem. I to jest przyszłość. I wiara, i jasna góra. Pan Jezus, On żyje. Te cywilizacje bez Boga upadają. To jest samozagłada. A my rozpoczynamy rozmowę o eutanazji. Jest z nami pan doktor Jakub Pawlikowski, lekarz, filozof i prawnik. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Doktor Kamil Sipowicz, filozof i pisarz, a także Zbigniew Szczęsny, koalicja ateistyczna. W sprawie śmierci małego Szymonka w szpitalu dziecięcym w Warszawie na Niekłańskiej toczą się aż 3 postępowania prokuratorskie. Szpital i rodzice podają sprzeczne wersje wydarzeń. My nie przesądzamy, jak było i nie mamy szans zbadać, jak było i mówić o tym. Natomiast jedna rzecz jest pewna. Rodzice chcieli zabrać dziecko ze szpitala, kiedy ono jeszcze żyło, kiedy oni widzieli szanse. Przynajmniej tak uznali, że są gdzieś indziej szanse. Lekarze nie pozwolili. Czy to jest działanie etyczne? Panie doktorze. Na pewno komunikacja z pacjentem i z jego rodziną jest jedną z fundamentalnych zasad etyki medycznej. Nie znamy szczegółów, więc tutaj nie możemy osądzać żadnej ze stron, ale na pewno ta komunikacja zawsze powinna być jak najlepsza i takie sprawy najlepiej, gdyby były jednak na zasadzie dobrej rozmowy, w zaufaniu, być może czasami wielokrotnych spotkań i wielokrotnej rozmowy rozwiązywane. I większość spraw tak naprawdę udaje się rozwiązać poprzez taką szczerą rozmowę, wyznaczenie pewnych priorytetów, szczere opowiedzenie o swoich oczekiwaniach, uszanowanie też życzeń i oczekiwań pacjenta i rodziny. Wiele z tych spraw by się nie kończyło ani w mediach społecznościowych, ani w tradycyjnych, ani przed sądem. Także dobra komunikacja jest najlepszą profilaktyką przed takimi niepotrzebnymi konfliktami. No tak, ale czy w takiej sytuacji, zwracam się do pana Zbigniewa Szczęsnego, czy w takiej sytuacji lekarze mogą nie wydać dziecka jak pana intuicja? Co panu podpowiada? Jak pan by zachował się w takiej sytuacji? Też bardzo trudno w tej sprawie wypowiedzieć się w jakiś sposób wiążący, gdyż prokuratorzy niewiele to wiemy, badają, prawda? My też nie wiemy. Co im Natomiast ja z całym szacunkiem dla rodziców i ich wrażliwości, to zauważam jednak po pierwsze, że ile dobrze rozumiem, szpitale nie wydają ludzi chorych w sposób taki po prostu, że ktoś sobie życzy, żeby ich wypisać, prawda? To jednak na szpitalu spoczywa obowiązek zapewnienia opieki medycznej w jakimś standardzie, który w przypadku odłączenia aparatury mógłby jeszcze pogorszyć stan pacjenta. Z tego, co się orientuję, tutaj mamy do czynienia z tym dzieckiem, które w wyniku odczynu poszczepiennego doznało jakiejś degradacyjnej choroby mózgu, ale zakładam, że pewno jakoś tak to było. No i ten stan się pogarszał, bo to chyba od stycznia jakoś się ciągnie, aż uznano w końcu, no, że nastąpiła tak zwana śmierć mózgu, co jest zdaniem międzynarodowej społeczności lekarskiej no, jakimś jedynym obecnie akceptowalnym medycznie symptomem no, śmierci człowieka, tak jak my rozumiemy osobę ludzką, prawda, że funkcje mózgu ulegają nieodwracalnemu zanikowi. Wiem, że rodzice próbowali się odwoływać do profesora Jana Talara, no ale tutaj jakby konflikt polegał na tym, że pan profesor Talar jest znanym autorytetem, ale w zakresie wyprowadzania ludzi ze śpiączki. Tak. No, zdaniem personelu medycznego z szpitala na Niekłańskiej to nie był przypadek śpiączki. A w związku z tym jakby uznano, że to jest bezzasadne w tym momencie. No i... Kamil Sipowicz, media żyją, media społecznościowe podejmują takie tematy. Życie dziecka, prawda, wzrusza, śmierć tym bardziej, taka choroba. Znaczy, ja nie znam tego wypadku, więc tu się dopiero teraz dowiedziałem, więc nie będę komentował. No, z tego, że mamy deficyt komunikacji w szpitalach, to chyba wszyscy wiedzą. Krótko mówiąc, lekarze nie mają czasu często, żeby porozmawiać o najważniejszych rzeczach, więc... Sam przeżyłeś niedawno śmierć bliskiej osoby. No, dzisiaj sobie też stawiam bardzo wiele pytań, dlaczego lekarze mi pewne rzeczy w ogóle nie powiedzieli, więc lekarzy się nie uczy na akademiach medycznych komunikowania się z pacjentami i z rodzinami. No, są tak obłożeni pracą, że uważają, że to nie jest ważne. No, efekt tego jest taki, że... O czym teraz słyszymy, prawda? Mhm. O odłączeniu Szymonka od aparatury zadecydowali lekarze w sprawie śmierci nastolatki z Holandii, Noa Pothoven, która prosiła o eutanazję, chciała skończyć swoje życie. No, lekarze jej w tym pomagali, prawda? Ona sama zadecydowała, jej bardzo wyraźna prośba, dziewczyna umarła na własne życzenie. Gdy na wieżowiec wchodzi samobójca i grozi, że rzuci się, prawda, i skończy ze sobą, uruchamia się strażaków, służby ratownicze, przychodzą negocjatorzy, psychologowie. Tutaj obserwowaliśmy ten konflikt i no w końcu... No, rzeczywiście w tych krajach, gdzie zalegalizowano eutanazję, w pewnym sensie na początku poddano eutanazji w ogóle etykę, taką medyczną, klasyczną etykę opartą na tradycji hipokratejskiej, tego Hipokratesa, jego tradycję poddano eutanazji. I no, niewątpliwie taka sytuacja, gdzie eutanazja czy jakaś inna forma pomocy w samobójstwie pojawia się jako zalegalizowana forma, wtedy bywa, że trochę łatwiej pójść tą ścieżką i rozwiązać dramatyczny bez wątpienia problem życiowy, którym jest borykanie się z chorobą nieuleczalną, w tym wypadku psychiczną chorobą. Ale moim zdaniem zabójstwo człowieka nigdy nie jest sposobem na rozwiązywanie ludzkich dramatów. Tutaj towarzyszenie, podtrzymywanie na duchu, szukanie prób też odnalezienia jakoś mimo wszystko pewnej radości i pewnego sensu w życiu, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe i zresztą wiemy z historii tej dziewczyny, że ona miała te kryzysy też wcześniej. W tych krajach, gdzie eutanazja nie jest zalegalizowana, dłużej podejmowano by wysiłki i próby, żeby pomóc żyć, bo to w zasadzie do tego się sprowadza, żeby pomóc żyć do końca. Każdy z nas i tak kiedyś umrze. To nie jest tak, że uciekniemy przed śmiercią. Nikt z nas nie ucieknie przed nią. Wcześniej czy później przyjdzie, ale warto pozwolić każdemu dożyć do jego naturalnego końca. No, kiedyś to by właściwie do tego stopnia pomagano żyć, żeby zamknięto taką osobę w zakładzie specjalnym po prostu, gdzie by wyboru specjalnego na pewno nie miała, prawda? A więc mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z pewną zmianą perspektywy na temat samej istoty, sensu ludzkiego życia, prawda? Więc taka jeszcze do niedawna obowiązująca właśnie zasada jest problematyzowana, gdyż zadajemy pytanie, czy naprawdę chronimy ludzkie życie, czy być może wracamy jeszcze głębiej do sensów nawet chrześcijańskiego personalizmu, czy chronimy osobę ludzką, prawda? Czy tego rozumnego towarzysza, który wyraża istotę naszego człowieczeństwa. Jeżeli ten system psychologiczny, psychiczny, który decyduje o naszej osobowości, ulega załamaniu, kiedy mamy do czynienia z osobą ciężko chorą, także chorą psychicznie, na depresję, która po prostu powoduje, że jakiekolwiek czerpanie radości z życia, pomimo przecież, to nie jest tak, pan powiedział, przepraszam bardzo, o kimś, kto skacze z dachu, tak, ale to jest sytuacja nagła i dlatego przyjeżdżają te służby też, no bo to jest coś wyjątkowego. Przecież ta dziewczyna podejmowała wielokrotnie próby leczenia i farmakologicznego, i różnych terapii grupowych, no to nie działało. No, mamy tutaj naprawdę problem. Gdzie są granice autonomii człowieka, prawda? Czy ktoś może decydować? Znaczy, ja chcę zwrócić uwagę na to, że kolega wspomniał o personalizmie chrześcijańskim. Akurat przypadkowo czytam w tej chwili książkę Emanuela Mouniera i on bardzo wyraźnie rozgranicza i mówi, że są ludzie, którzy wolą niż życie samo. Więc trzeba odróżnić. W katolicyzmie, jak wiesz, istnieją dwie drogi. W jednej się odróżnia godność od życia i godność może być wartością większą niż życie. Znamy to chociażby w przegranej sprawie. W wartościach, które w Polsce są dzisiaj popularne. Bóg, honor, ojczyzna. Umieramy za ojczyznę. Okazuje się, że ojczyzna jest ważniejsza niż życie. W tym wypadku ta dziewczyna nie jest w stanie godnie żyć, ponieważ jest bardzo zaburzona i wybiera śmierć, czyli ta wartość godności dla niej jest ważniejsza niż życie. Bardziej klasyczni, ortodoksyjni katolicy uważają, że życie jest godnością i wolnością i oczywiście tutaj trzeba się zgodzić, że godność jest wartością fundamentalną, że osoba ludzka jest w personalizmie i tak naprawdę też nie w personalizmie, ale w wielu innych ujęciach filozoficznych pewnym centrum refleksji. No ale życie jest tą fundamentalną, ontologiczną wartością, bez której nie możemy mówić ani o godności, ani o osobie. Jak ktoś nie żyje, no to już nie mamy do czynienia z osobą i nie mamy do czynienia z godnością. Więc jak bez ochrony życia też jakby nie ma w czym zakotwiczyć ani ochrony osoby, ani ochrony godności. A niewątpliwie czasami bywa tak, że pewne wartości, wyższe wartości tutaj raczej nie było widać tych wyższych wartości i narażenia życia, tu raczej był właśnie brak rozpoznania jakichś wartości, dla których warto żyć. I tu jest chyba ten problem, że ani jej otoczeniu nikomu jakby odnaleźć na nowo tego sensu, dla którego byłoby warto żyć. No bo ona nie poświęciła swojego życia dla czegoś. Są takie wypadki, na przykład ten chłopak, który w wypadku motocyklowym, prawda, miał bardzo poważny wypadek motocyklowy. Tak, i na początku on chciał, żeby dokonać eutanazji, prawda? Ale później... o Świtaju. Tak, ale później... Janusz Świtaj. Robiliśmy program z Anną Dymną. I ona go jak gdyby wyciągnęła. Spotkał wielu ludzi, ale Anna rzeczywiście... Ale to też pokazuje, że on jak gdyby zbudował swoją osobę i on zbudował wartości, dzięki którym może żyć. No ale właśnie chodzi o to, że osoba ludzka posiada wolność, zarówno takie decyzje jak ten chłopak, wspaniały, możliwość samobójstwa przynależy do jego wolności, do wolnej woli. No Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Też jako ten wielki umysł, wiedząc o tym, że człowiek może wykorzystać wolną wolę w kierunku zagłady własnej, prawda? Więc tu się trochę rozjeżdża się wola, godność i życie. To jest jedność. To nie ma naprawdę, tak jak właśnie Janusz Świtaj, to dopiero gdzieś ktoś pomógł i razem odkryli ten sens, dla którego warto warto żyć. No, tej dziewczyny nikt nie przekonał. Zawsze jest kontekst społeczny, który nas osadza i te perspektywy buduje, ale chyba tak naprawdę chodzi nam tutaj o wyważenie. Ja się po prostu nie zgadzam z taką koncepcją, że decyzja tej dziewczyny i jej bliskich, przecież ona nie była jakąś samotną wyspą, prawda? Też całego personelu, który próbował jej pomóc, była pochopna. Ja wiem, że jest tendencja do tego, żeby zwłaszcza te holenderskie stosunki widzieć z naszej perspektywy jako właśnie taką pochopny skok w kulturę eutanazji, prawda? Czy jakbyśmy, jak próbują tutaj etycy katolicy formułować w kulturę śmierci. No, właśnie uważam, że to nie jest pochopna decyzja. Przepraszam, Pani Zbigniewie, nie trzeba być katolikiem, żeby stwierdzić, że skokowy wzrost eutanazji w Holandii i stały postępuje. Od momentu, kiedy procedurę wprowadzono, było kilka rygorów, że musiało być bardzo wyraźne życzenie pacjenta, wielokrotnie powtarzane, że jego cierpienie i choroba była nieuleczalna i prowadziła w perspektywie do śmierci i tak dalej. No, czy depresja jest chorobą nieuleczalną? Czy ona prowadzi do śmierci? Jak widzimy, tak. No. Znaczy jest niedoszacowanie cierpienia psychicznego, to zdajemy sobie sprawę. Człowiekowi jest trudno zrozumieć, że ktoś może tak cierpieć duchowo, że to się po prostu życie jego jest całkowicie nieznośne. Łatwiej jest tam zrozumieć, jak ktoś cierpi na nowotwór i ma jakieś potworne bóle. To rozumiemy i wtedy podejrzewam, że nawet ortodoksyjny katolik by się zastanowił, czy nie należałoby skrócić te męki. Natomiast nie, bardzo z powodu dokładnie tutaj... Miserykordii, tak zwanej. Tak, miserykordii do tego, aby oszczędzić cierpień tym strasznie pokaleczonym wojom. Natomiast jeszcze raz, też ten system holenderski, który no, dla naszego mocniej konserwatywnego społeczeństwa wydaje się no, taki właśnie rozluźniony, on jednak też ma własne mechanizmy i rozmawialiśmy poprzednio przecież też już kilka procesów prokuratorskich właśnie związanych, to jest reakcja, prawda? Pewne rzeczy poszły, owszem, no, następuje moment refleksji i cofnięcie się w związku z tym, że to społeczeństwo przecież też obserwuje pewne patologie, które się zawsze... No tak, ale pewien klimat mentalny jest, prawda? Chociaż też mamy wiele dowodów i z Holandii, i z Belgii, gdzie te procedury, te teoretyczne zabezpieczenia prawne, one nie zdają rezultatu. Sam tak pan tuż też wspomniał o tym, że było i wiele nadużyć i wiele tych eutanazji było dokonanych nawet bez zwracania uwagi na te zabezpieczenia prawne, czyli tam wcześniejsze solidne diagnozy psychiatryczne, ale otwierając furtkę jakąkolwiek, no tutaj zawsze się narażamy na to, że Holendrzy widzą to też w taki sposób, jakby symetrycznie, mianowicie, że okej, no mamy nadużycia z powodu tego, że być może to właśnie no, proces sądowy ustala, że komuś to życie odebrano z pominięciem procedur, czy z niedochowaniem ich, ale Holendrzy patrzą inaczej, prawda? Czy nie mamy też do czynienia z przypadkami, że czyjeś życie w sposób okrutny podtrzymuje się z jakichś powodów po to, aby na przykład, nie wiem, uzyskać cały czas emeryturę, którą dostaje od państwa. Podtrzymywanie życia to jest już inna sprawa niż eutanazja, bo tu jednak i doktryna katolicka i wielu innych, zwyczajnie w etyce medycznej, w kodeksie etyki lekarskiej w Polsce też mamy zapis o tym, że nie należy stosować uporczywej terapii. Tak, wtedy, kiedy ta terapia jest nieproporcjonalna, nieskuteczna, kiedy obciążenie terapią jakby przeważa nad korzyściami z niej, jest w pełni usprawiedliwione. To jest płynne, z niej rezygnacja. Ocena zawsze jest. Natomiast jeszcze też chciałem dodać tutaj uwagę do tego, że to jest kwestia etyki katolickiej. Nie do końca. Niewątpliwie etyka katolicka tu w naszym kręgu kulturowym jest znana jako taka bardzo mocno podkreślająca absolutną wartość życia ludzkiego. Ale jak popatrzymy chociażby w buddyzm, tak samo jest i zakaz i aborcji i buddyści często podkreślają też zakaz niszczenia zarodków ludzkich, są przeciwnikami eutanazji. Wiele też innych religii monoteistycznych jednak nie akceptuje samobójstwa. Rzeczywiście w niektórych Hipokrates nie był katolikiem, z tego to wiemy na pewno. No, na pewno to parę przejdźmy do klauzuli sumienia. Tak. O klauzuli sumienia powszechnie zaczęto mówić kilka lat temu w kontekście sprawy doktora Chazana. Przypomnijmy, co mówi sam zainteresowany o tym. W kwietniu 2014 roku odmówiłem aborcji w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby tutaj właściwy, ale nie znalazł powodów, aby przedstawić mi zarzuty. To jego orzeczenie zostało oddalone przez Naczelny Sąd Lekarski. Historia ta powtórzyła się jeszcze 2 razy, kiedy po raz 3 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej odmówił postawienia zarzutów. Tym razem Naczelny Sąd Lekarski przekazał sprawę na poziom niższy do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. I tam Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, tym razem Okręgowej Izby Lekarskiej, ponownie przesłuchał mnie, to już było kolejne, bodajże 5. przesłuchanie i niespodziewanie znalazł powody, to był marzec 2017 roku, aby przedstawić mi zarzuty. Na podstawie tych samych zeznań, na podstawie tych samych tego papierów. Samego materiału dowodowego. Nasz redakcyjny kolega udał się więc z kamerą do Łodzi. Czy często zdarza się, że sprawy z poziomu Naczelnego Sądu, Naczelnej Izby przenoszone są z powrotem na poziom Izby Okręgowej? Nie, dlatego że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ma, jeżeli prowadzi postępowanie, to są sporadyczne wypadki. Obrońca lekarza, któremu przedstawiono zarzuty, między innymi wniósł jako dowód w sprawie podważenie decyzji Naczelnego Sądu Lekarskiego, odpowiedź wraz z orzeczeniem, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności w Łodzi jest uprawniony do prowadzenia tego postępowania, zostało przesłane obrońcy obwinionego lekarza. O co jest podejrzany pan doktor Chazan? No nie mogę państwu poinformować, natomiast jeżeli państwo wiecie o tej sprawie, przypuszczam, że lekarz, którego dotyczy postępowanie, tak samo jak innym dziennikarzom, bo wiem, że mieli dostęp, może przedstawić państwu to. O wątpliwościach wobec takiej procedury mówi nam pełnomocnik doktora mecenas Jerzy Kwaśniewski. Naczelny Sąd Lekarski kieruje sprawę wbrew artykułowi 70 ustawy o izbach lekarskich nie do Naczelnego Rzecznika, ale do Rzecznika Okręgowego, czyli do Rzecznika w Łodzi. Ten natomiast stawia zarzuty. Gdyby zastanowić się nad konsekwencjami tego błędu, to gdyby Rzecznik Okręgowy postanowił wnieść skargę przed Sąd Lekarski, to bez względu na to, jaki wyrok zostałby wydany, Sąd Najwyższy, który sprawuje kontrolę nad sądownictwem dyscyplinarnym, musiałby taki wyrok uchylić. To jest taka typowa metoda szukania właściwego urzędnika, który wreszcie postawi zarzuty. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że właśnie profesor Chazan dostał powiadomienie o tym, że sprawa została umorzona ze względu na przedawnienie. Zanim poproszę o komentarz, jeszcze moja krótka rozmowa na Skype'ie z dr Katarzyną Jakimowicz, która 4 lata w Norwegii walczyła właśnie o prawo do klauzuli sumienia i przed Sądem Najwyższym, żeby lekarze mogli pracować zgodnie ze swoim sumieniem. Przede wszystkim dotyczy to spraw życia i śmierci. I tu wchodzi sprawa, na przykład głośna w tej chwili w Norwegii, sprawa bliźniaków. Pod kontrolą USG wstrzykuje się płodowi, który jest, dzieciątku, które jest najbliżej położone głowicy USG, wstrzykuje się chlorek potasu. Jest to substancja, która zatrzymuje akcję serca. No i to dziecko umiera. 6 sztuk na rok jest aborcji bliźniaczej i od początku wprowadzania tej procedury, czyli od około 2002 roku 60 dzieci w ten sposób straciło życie. Głośna jest sprawa 2 położnych ze Szwecji, które zostały zwolnione z pracy, gdyż nie chciały asystować do procedur usuwania ciąży. One pozywały swojego pracodawcę do sądu, przegrały i w tej chwili sprawa jest w Strasburgu. To ciągle ma źródła w ustawie o aborcji na życzenie, która próbuje być dointerpretowana we wszystkich możliwych płaszczyznach. I to dointerpretowanie prowadzi do rozszerzenia prawa do aborcji i do zawężenia praw lekarza do pracy w zgodzie z sumieniem. W Polsce, jeżeli się nie zrobi tego, co trzeba zrobić, za chwilę będzie za późno. Za chwilę będziecie mieli państwo dokładnie to samo, co w Norwegii. A wtedy już jest bardzo trudno to zawrócić. Bardzo trudno to będzie zawrócić. Ostrzega nas pan. Czy rzeczywiście w Polsce klauzula sumienia może być zniesiona lub jej stosowanie będzie coraz rzadsze? Panie doktorze. Myślę, że na razie nie. Raczej Ministerstwo Zdrowia podjęło próbę znowelizowania ustawy o zawodzie lekarza w celu wypełnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku i zmiany tych przepisów, które zostały przez Trybunał jeszcze w poprzednim składzie uznane za niekonstytucyjne, czyli między innymi obowiązek wskazywania innego specjalisty, który dokona aborcji. Natomiast sam ja bym też jakby... My to często utożsamiamy, ale to nie to samo. Klauzula sumienia jest instytucją prawa, która pozwala wyrazić sprzeciw sumienia w sposób zgodny z przepisami i procedurami opisanymi w prawie. Natomiast każdy oczywiście ma prawo do wolności i też do równości. To też nie powinno być tak, że jedni mają więcej tej wolności, inni mniej. Ale też tak słuchając tu wypowiedzi profesora Chazana czy pani doktor Jakimowicz, tak pomyślałem, że nasza kultura gdzieś odwróciła całkowicie te podstawowe kategorie, które odnosiły się do medycyny ludzkiego. A dzisiaj są procesy o to, że lekarz nie dokonał zabójstwa istoty ludzkiej. Z perspektywy Hipokratesa pewnie bardziej zasadne byłoby oskarżać lekarza o to, że dokonał zabójstwa, a my go dzisiaj oskarżamy o coś zupełnie odwrotnego. Tak jakby sędziów, którzy wydawali właśnie gdyby byli pojedynczy sędziowie, którzy chcieliby wydać sprawiedliwej, na przykład niektórych, którzy nie zasługiwali na karę śmierci, chcieliby ochronić, by naginano ich sumienie i mówiono, że powinni jednak wydawać zgodne z ówczesnym prawem wyroki i odbierać to życie. Tutaj rzeczywiście z perspektywy etyki medycznej wydaje mi się, że oskarżanie lekarzy o to, że chcieli chronić czyjeś życie, no jest dowodem na jakieś zupełne odwrócenie podstawowych kategorii moralnych. Mnie się wydaje, że te dwa przypadki są zupełnie różne. To, co doktor Chazan się powołał na klauzulę sumienia, o ile wiem, bo w ogóle nic nie powiedziano o właściwie o co chodzi, tylko dużo było w tym relacje o samym doktorze Chazanie, o prawnikach, o tym, czy zrobił, czy nie zrobił, ale nikt nie powiedział o tym dziecku. Sprawa była głośna, myśmy mówili miesiąc temu. No ale właśnie, to jest takie trochę... Dziecko było z bardzo wyraźnym upośledzeniem. Mówimy o personalizmie, no zaczniemy mówić o tym dziecku. Tutaj większym bohaterem jest to dziecko niż doktor Chazan, który, ja mam takie wrażenie, że on jest jakąś... że on to specjalnie robi z jakichś dziwnych powodów, może nagrzeszył przedtem, a teraz stara się nagłaśniać te sprawy. To dziecko, o ile ja wiem, bardzo cierpiało i to, że ono się urodziło, zdaje się, no, spowodowało jego duże cierpienie. Dlaczego o tym w ogóle nie mówimy? To dziecko umarło po urodzeniu. No właśnie, ten stan o takich tematach się dzisiaj mówi, bo dzisiaj mamy takie przypadki kiedyś, prawda? Medycyna nie była tak rozwinięta, żeby wchodzić w takie spekulacje. Przepraszam, tylko czy to jest nie ja bym nie wyciągał wspólnego, o klauzuli sumienia nie wyciągałbym wniosku z tych dwóch przypadków, bo ten drugi przypadek Norwegii jest zupełnie inny. Dobra, ale Kamil, ten pierwszy jest jakimś... Moim zdaniem to jest jakaś aberracja. No, dobrze, tylko teraz tak, sytuacja... Matka miała wybór, albo urodzić dziecko i ono umrze, no. Albo przyłożyć rękę do jego zabójstwa. To jest... Taki miała wybór. Dziecko i tak nie żyje. Jeżeli się tak to sformułuje, jeżeli się to nazwie zabójstwem, no to ale ja to tak nazywam. Jeszcze zanim ugrzęźniemy w definicji, co właśnie konstytuuje tą osobowość ludzką i że w ogóle mówimy o człowieku, a nie o płodzie, bo ja jednak będę bronił tej koncepcji, że są też płody, a jeszcze nie ludzie. Znaczy, przepraszam, że ja ci wejdę w słowo. W temacie aborcji ja uważam osobiście, że płód jest jak gdyby projektem, z którego może powstać człowiek. Dobrze, dlatego w tym wypadku ta projektowość, że to dziecko z tego się urodzi, wyrośnie człowiek w cudzysłowie normalny, czy jakoś żyjący w sposób w miarę samodzielny. No, znaczy samodzielny to też jest złe słowo. Po prostu nadający się do istnienia. Nie miało szansy ten płód stać się osobą. Tutaj bym powiedział, dlatego nie można mówić o zabójstwie. To jest manipulacja, jeżeli nazwiemy to zabójstwem. Ale ja chciałem przesunąć jednak akcent... Ale to już bardzo króciusieńko. Tak, króciusieńko. Mianowicie... Dobrze. Pozwólmy nie łamać sumień lekarzy, którzy z różnych powodów, także z powodów tego, że są, nie wiem, osobami wierzącymi, nie chcą wykonywać takich zabiegów. Ja uważam, że mamy do czynienia jednak z zupełnie innym problemem. Mamy mianowicie problem taki, że mamy jednak dopuszczalność aborcji w pewnych określonych przypadkach w prawie i mamy rakiem wycofywanie się państwa z jego obowiązku, bo nie lekarz powinien sugerować, wie pani, ja nie wykonam zabiegu, proszę tutaj do kolegi, bo on zrobi, tylko to powinna robić administracja szpitali. I administracja szpitali powinna zapewnić, żeby możliwość wykonywania aborcji w danej jednostce... Tak jest Pana stanowisko. Ostatnie słowo, panie doktorze, i musimy kończyć. Po pierwsze, ja też używam pojęcia płodu, używam pojęcia embrionu, pojęcia dziecka, dorosłego i starca, bo to wszystko zaczyna się od momentu połączenia gamet i kończy w momencie śmierci. Ale te różne fazy rozwojowe nie determinują różnej wartości jego życia, moim zdaniem. To życie jest zawsze takie same i nie powinniśmy go wartościować. Przez prawie 1000 lat w Kościele istniała teoria hylomorficzna, która to jednak to rozróżnia. To będzie już temat na kolejną naszą rozmowę w studio. Jak widać, dotrzymujemy słowa. Będziemy wracać do tematu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zanim w studiu pojawi się kolejny gość, Antoni Macierewicz, posłuchajmy, co o sumieniu lekarzy i lekarzach bez sumienia mówią uczestnicy konferencji Medical Review in Auschwitz. Bardzo proszę. Niemcy od początków XIX wieku uznawane były za idealne miejsce dla badań medycznych. W Niemczech udało się skutecznie połączyć badania z opieką medyczną. Istniały tam procedury pozwalające kształcić lekarzy, praktykować im oraz procedury regulujące kwestie etyczne. Sądzę, iż bardzo powszechne jest wśród by wspierać nazistów. Ale o wiele więcej lekarzy było liderami partii nazistowskiej. Oni nie zostali przekupieni. Oni stworzyli nazizm. Lekarze byli aktywnie zaangażowani w segregację, w prześladowania, w dehumanizację, w sterylizację i eksperymenty medyczne, wreszcie w masowe mordy. Bycie etycznym nie oznacza automatycznie, że jesteś moralny. Możemy uczyć etyki błędnej, niemoralnej i osoby jej uczone będą wierzyć, że ich etyka jest prawidłowa. To właśnie zrobili naziści z zawodem lekarza. Naziści sądzili, że wartość życia różnych ludzi również jest różna. Weźmy przykład przepisów aborcyjnych w nazistowskich Niemczech. Zdrowa aryjska kobieta nie mogła dokonać aborcji, ale Żydówki były zmuszane, aby jej dokonywać. Tak samo kobiety upośledzone też były zmuszane do aborcji. Ludzie przewlekle chorzy, trwale upośledzeni dla społeczeństwa. Te kategorie ludzi uznane były za niewarte życia, którym żyły. Jednym ze sposobów nieustannego podtrzymywania tego kłamstwa było używanie fałszywych słów. Dlatego nie używało się słów jak ludobójstwo czy eutanazja. Nazywało się to zabijaniem z miłosierdzia. Lekarze popełnili wtedy wiele strasznych zbrodni, ale z drugiej strony w obozach byli też żydowscy, ale także polscy lekarze, którzy pomagali innym więźniom trwać i rozwijać w sobie zdolność brania swego losu we własne ręce. A ja w studiu witam byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Witam serdecznie. Proszę pana, 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość, chyba że chce pan skomentować dyskusję, która tutaj była, ale mamy bardzo mało czasu, w związku z tym przejdę... Dwa słowa, jeżeli pan redaktor pozwoli. Przede wszystkim dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za ten program. Bardzo, bardzo za ten program dziękuję, bo on przypomina, uświadamia nam, gdzie są prawdziwe źródła tej antycywilizacji, z którą się dzisiaj ciągle musimy parać, która ciągle nam, wciąż nam zagraża i wciąż wraca w różnych przebraniach, w różnych formułach, w różnych ubiorach, ale przecież u swojej istoty, u swoich źródeł niestety taka sama, z taką samą pogardą dla człowieka, dla życia ludzkiego, dla istoty ludzkiej. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Panie ministrze, 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało nowe otwarcie w polityce zagranicznej. Miało to być oparte na strategicznym sojuszu z Amerykanami, z ich obecnością, ich wojsk tu w Polsce, z odbudową polskiej armii i dozbrojeniem polskiej armii w oparciu o rodzimy przemysł. Czy z perspektywy tych kilku lat te zadania zostały wykonane, te obietnice zostały zrealizowane. No ale trzeba dodać jeszcze jedną kwestię, a która jest integralnym elementem, absolutnie integralnym elementem tej koncepcji, która była wtedy przedstawiona, która narodziła się w latach 30., kontynuowana była później w latach 70. przez Jana Olszewskiego i jego współpracowników, czyli krótko mówiąc odbudowa Europy Środkowej jako podmiotu politycznego. Mówił o tym także Lech Kaczyński w jednym ze swoich bardzo ważnych, kluczowych przemówień, zarówno w Kijowie, jak i w Tbilisi, w momencie zagrożenia Gruzji, jak i w innych momentach. Czyli krótko mówiąc odbudowa Międzymorza, Trójmorza, jakkolwiek byśmy to nazwali, Europy Środkowej. Tak, to zostało w olbrzymim stopniu zrealizowane. Oczywiście nie do końca, to nie jest tak, że tak wielkie plany, tak gigantyczne plany polityczne realizuje się w ciągu 4 lat, ale podstawowe elementy zostały zbudowane. Byliśmy świadkami zewnętrznego takiego, prawda, wielkiego przyjęcia i pana prezydenta Dudy przez pana prezydenta Trumpa i ogłoszenie całemu światu, że sojusz strategiczny z Polską jest fundamentem obecności amerykańskiej w Europie. I to jest realna prawda. Tak jest. Żadne inne państwo, żaden inny kraj, żaden inny naród nie może stanowić podłoża, źródła współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko Polska. Polska jest centrum Europy. Od Polski, od jej zaangażowania w jedną lub drugą stronę zależy przyszłość Europy. To jest zupełnie oczywiste i Stany Zjednoczone pana prezydenta Trumpa świetnie to rozumieją. I chodzi nie tylko o obecność wojsk Stanów Zjednoczonych. Chodzi przede wszystkim o odbudowę siły polskiej armii. Tak świetnie upostaciowane nie tylko w dozbrojeniu tej armii, w kolejnych zakupach, ale także w rozbudowie wojsk obrony terytorialnej, które są takim masowym źródłem siły patriotyzmu narodu polskiego i świadectwem tego, że Polacy chcą się sami bronić i są zdolni sami się bronić. Skoro mówimy o wojskach obrony terytorialnej, czy liczebność ich nie jest, no właśnie, jest taka, jaką pan zakładał w momencie, kiedy ten projekt zaczął być realizowany? Znaczy, proszę pana, w obu wypadkach no, równie dobrze można powiedzieć, że 1000 żołnierzy wojsk amerykańskich dodatkowych do tych blisko 5000, które są na podstawie decyzji podczas szczytu NATO i późniejszych umów, które zawieraliśmy z prezydentem Trumpem, to też jest niewielkie, ale trzeba zobaczyć na całokształt umowy, która sytuuje Fort Trump, bo sam pan prezydent Trump powiedział o Forcie Trump. I teraz, jeżeli spojrzymy na sytuację międzynarodową, to zrozumiemy, że to był ostatni moment. Lato 2017 roku, kiedy podjęliśmy tę decyzję, kiedy przygotowaliśmy ten plan, kiedy zostało przez współpracowników ministra obrony narodowej wymyślone sformułowanie Fort Trump, to był ostatni moment, żeby rozpocząć realizację właśnie tego planu budowy w oparciu o stałą, trwałą, co słusznie jest teraz podkreślane, obecność wojsk Stanów Zjednoczonych tak długo, jak długo my nie zbudujemy naszej własnej siły wojskowej. Tak, wojsk obrony terytorialnej ma być więcej, ma 53 000, tyle zakładały plany, trochę wolniej to jest realizowane, ale to są rzeczy przemijające. Ale na czym polegają te ograniczenia? To są rzeczy, jak mówię, to są rzeczy przemijające, zapewne wynikające z jakichś konieczności, na które natrafili obecnie decyzja. Nie został zmieniony. 53 000 wojsk obrony terytorialnej ma być i z pewnością będzie. Obecny plan na ten rok zakłada 26 000. Panie ministrze, skoro nawiązał pan do sytuacji międzynarodowej, to napięcie jest czytelne. Ostatnie dni przynosiły nam kolejne rewelacje o bardzo napiętej sytuacji na linii USA-Iran. Czy to nie jest też tak, że my jako sojusznik będziemy musieli się zaangażować, albo odwrotnie, czy właśnie to napięcie na linii USA-Iran nie spowoduje, że punkt ciężkości uwagi Stanów Zjednoczonych przesunie się na tamto miejsce, Polska gdzieś będzie znowu traktowana jako temat poboczny? Nie, Polska nie może być traktowana jako temat społeczny. Już mówiłem, Polska i Europa Środkowa są jakby fundamentem obecności w ogóle bezpieczeństwa Europy. Sojusz strategiczny z Stanami Zjednoczonymi. Bez tego sojuszu Amerykanie stracą całą Eurazję, na co nie mogą sobie z pewnością pozwolić, a my stracimy niepodległość. Obie strony są zainteresowane tym sojuszem. A jeżeli chodzi o sprawę irańską, bardzo ważna sprawa, także dla nas oczywiście. Pokój w Azji Środkowej i Wschodniej jest dla nas niesłychanie istotny, ale nie ma się co obawiać. Byliśmy straszeni przez wiele lat przez pseudo-geopolityków, że zainteresowanie Stanów Zjednoczonych przesuwa się na Chiny i w związku z tym Europa jest nieważna. Europa zawsze będzie ważna, bo tutaj ciągle bije źródło intelektualnej siły całej cywilizacji zachodniej. Także tutaj nie ma co się o to martwić. Warto jest jedynie dążyć do tego, żeby powstrzymać skutecznie imperializm rosyjski. I dlatego potrzebna nam jest siła wojskowa i dlatego nam jest potrzebna współpraca gospodarcza ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jak zostało zarysowane w umowie Trump-Duda. Skoro pan wspomniał o tej właśnie współpracy gospodarczej, czy elementem tej współpracy, albo na ile istotnym elementem tej współpracy jest porozumienie, które podpisał Piotr Naimski. Chodzi o perspektywę współpracy przy budowaniu elektrowni atomowych, w dziedzinie wykorzystania cywilnego energii atomowej. Tak, oczywiście. O tym właśnie zacząłem mówić. To jest w ogóle nie tylko integralny element, ale to zmienia naszą perspektywę rozwoju technologicznego na najbliższe stulecie. To jest zupełnie oczywiste. Atomowa działalność wokół elektrowni atomowych, cywilna działalność wokół elektrowni atomowych daje możliwość rozwoju technologicznego w pierwszej dziesiątce państw świata. I to jest nasza perspektywa. Jedna z najważniejszych umów, jaka w ogóle w ciągu ostatnich 10-leci została podpisana. Panie ministrze, i króciusieńko na koniec. Czy jesteśmy bezpieczniejsi niż w 2015 roku? Bo są dwie jakby rzeczy. Nasza siła, obecność amerykańska, ale też sytuacja międzynarodowa. Granica bezpieczeństwa została przesunięta na flankę wschodnią. Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy po dobrej stronie bezpieczeństwa światowego. Dzisiaj nie grozi nam żadna zewnętrzna agresja. Każdą jesteśmy zdolni w zespole sojuszy, w którym się znajdujemy i własnej sile, którą rozwijamy. Każdy jesteśmy zdolni stawić czoła. To brzmi optymistycznie, to dobre, kojące słowa, dlatego że zaczynają się wakacje dla nas. Ale ja nie chciałem koić, że tak powiem, ich zdenerwowań. Szereg jest ostatnio publikacji, które próbują podważyć polską politykę międzynarodową, zwłaszcza politykę A ja chciałem tak miło zapowiedzieć wakacje. Zjednoczonymi. Tymczasem to są wyłącznie syrenie śpiewy propagandy rosyjskiej. Naprawdę jesteśmy po raz pierwszy od wielu, wielu dziesiątków lat bezpieczni. Bardzo dziękuję, panie ministrze, a my zapraszamy. Widzimy się w sierpniu.